Kurde, te koty. Bardziej grube jak długie. Żeby obrońcy zwierząt zaraz się nie przyczepili. No nic, dobra. Proszę Państwa. Dziś mamy piątek, ranek, a jak piątek, to impreza. Co ja miałam? Nie. Poza sezonem, farmer. Ale nigdy za późno na imprezę. Proszę Państwa, będziemy ciąć dziś. Mówiąc pokrótce, zamierzam wyciąć te wierzby, ponieważ za nimi jest pole, więc gdzieś do 11 godziny będzie kawałek najlepszej ziemi zacieniony. Przynajmniej w części, ale nie mogę pozwolić im, przynajmniej tym, urosnąć jeszcze bardziej, bo połowa z tego to mi w rębak pójdzie, nie? To mi zmieli. Ale już tutaj jest parę grubych, które nie wejdą, bo to tak 4 cm raczej, to max, który może porąbać, a to wszystko to pójdzie w klocki. Tylko tego pnia nie będę ruszał, bo on w środku na 100% ma metal. Już tam nieraz się przystawiałem do niego, a to dlatego, że tutaj, gdzie rosną te wierzby, to były kiedyś słupki. Kiedyś tak robiono, że po prostu kawał wierzby, dobrego drąga, wbijało się w ziemię, zakopywało i był tutaj przynajmniej drut kolczasty, bo krowy chodziły, to było pastwisko, nie? I teraz naokoło tego pastwiska nie ma płotu, ogrodzenia, ale za to są takie właśnie krzaki. Przy torach tutaj to już kolej obrabia. Nie moja sprawa, bo to nie mój teren. Ale tutaj to ja muszę zrobić. Znaczy te co są ścięte, to też kolej zrobiła. Nie wiem czemu, ale zrobiła. Może mają więcej metrów niż mi się wydaje, ale tutaj jest zdycha od torów. To nie wiem czemu tutaj wbijają. A tutaj no to już to zostawili, nie? No i zobaczcie, jak ono porosło, bo ja nie ciąłem tego. Pora to wyciąć, żeby mi pole nie zacieniało. Do roboty. Dobra robota, nie? Zobaczcie, tak w rąb. Tak stylowo dosyć obciąłem. Ale z tego to by fajną robotę mógł sobie zrobić ten jakiś
gość z tokarką dobrą, co się zna na drewnie, jakieś powycinać stąd smakołyki takie, kurde, na jakieś rękojeście, nie rękojeście, fajne rzeczy. Ja niestety tokarki nie mam takiej do drewna, a chętnie bym się pobawił na pewno. Jakieś fajne rzeczy zrobić z drewna. Ty kawałkołka jest to z tego, to by kurde mógł stół zrobić. Zobaczcie, jak profesjonalnie położył farmer. Na jedną stronę największe konary, dwa. Zaraz będą one cięte. Kurde, jest tego drewna. Ale od razu inaczej pole wygląda, kurde, nie będzie zacienione. A jednak wyciąłem tą młodą. Bo czemu nie? Jak już kurde się rozpędziłem, to... Nie no, bo za rok to już będzie za grube, a teraz jeszcze kilka tych chcę pozyskać grzęd. Takich dłuższych wytnę sobie dla kur. Na naturalnym będą się działy, a co? No co, biorę się, poklockuję tę grupę, pocinam gałęzie i tak to będzie wyglądało teraz ta robota. Dobra, skończyło się paliwo, czyli co, za piątkę, bo litra wlałem, zrobiłem tyle, tutaj poklockowane trochę, więcej pół roboty, kurde, przecież zostało z 1/4 roboty, kilka tych pociąć i już same gałęzie zostałem, tutaj te grubsze tylko odizolować, to nawet sekatory mogę, także idę jeszcze dotankować pół litra, czy tam litr, od razu rozmieszam i dokończę dzieła zniszczenia. Kurik daczą. Złodziej był. Złodziej jajek. Kurde, się wkurzyłem trochę. Benzynę na siebie wylałem. Wszystko mokre, razem z komórką. Bo... Kurde, nie zamknąłem wlewu do paliwa. W pile. I kurde, przechyliłem i na siebie wszystko. Znaczy wszystko, no z pół litra może wylałem, może mniej trochę. Dlatego jest wskazany przerywnik relaksacyjny. O, bardzo ładnie, uspokój się. Farmerze, każdemu się zdarza wylać na siebie benzynę w taki sposób. Kto tak nie wylał? Wszyscy wyleli. Nawet zawodowcy. Kto się nie oblał benzyną, ten nic nie robi. O, tak o. Tak skończmy temat. Dobra, już się uspokoiłem. Bierzemy 30, podłączamy jakąś przyczepę i trzeba zwieść te grube drewno. A później jak grube już zwiozę, to proszę ja ciebie, podłączamy rębak. Będzie trzeba rąbać te wszystkie gałęzie. Ale jeszcze się zastanowię, czy dzisiaj, bo jak coś, to mogę jutro to zrobić i jutro od razu bym dociął jeszcze trochę krzaków, bo mam u siebie jeszcze krzaki, więc naraz może bym sięgnął, ale zobaczę. Na razie bierzemy przyczepę i jedziemy po te grube. Thank you.
zostały same gałęzie, to już jutro rębakiem. Dzisiaj nie dam rady, bo kurde z jajkami muszę jechać, sprzedać jajka. Więc dzisiaj już się nie wyrobię, nie będę zaczynał roboty na noc. Na jutro sobie zostawię, bo jeszcze i tak dotnę krzaki może jakieś i tutaj to kurde ogarnę, nie ma problemu. Tyle wyszło, to jest na ognisko, na następny sezon gdzieś pod chałupą rzucę, dlatego takie klocki większe, bo to nie idzie do pieca, a tutaj długie te drągi takie jakieś odzyskałem, to na grzędy się nadadzą dla kurczaków, dla kur. To się zawsze nada. Dobra. Jedyneczka gazu ESA. Co tu się dzieje? Ja tu choinki chcę sadzić w tych kaszczach. Zaorać albo podpalić na wiosnę. Łączka. Zadbał farmer, kurde. Dobrze jest. No spokojnie. I tak dałem po robocie. Nie ma co tego. Co przesadzać. Kurde, grudzień. Zaraz, czy już jest? Szczęśliwi czasu nie liczą. Nie no, jeszcze nie ma grudnia chyba, co? Najważniejsze to w miarę porządek zostawić po sobie. Kurde, bo jak kilka razy się zapomnisz, to będzie syf na całego. Wiecie o co chodzi, kurde. O, drzewka też malowałem dzisiaj. Tam gdzie ciąłem, te owocowe oczywiście. I tam śliwkę trochę jabłoń, żeby w zimę już z piłą się nie bujać. Dobra, to by było na tyle. Kurki sobie chodzą, grzebią, coś tam niosą. Pogoda się psuje, kurczę, coś tam pruszył śnieg przed chwilą. Dlatego to jest odpowiedni moment, żeby iść już do domu. Sprzedać trochę jajek i kurczę się wykąpać i leżeć do góry. Zinzlem, nara.